Siła charakteru, kondycja fizyczna, radość z uprawiania sportu, czyli żeglarstwo od najmłodszych lat. Dobre nawyki żywieniowe kształtowane od dzieciństwa, czyli zbilansowana dieta dla dzieci i młodzieży. Dziś w programie poznamy najmłodszych żeglarzy, a Marcin przygotuje dla nich zbilansowane posiłki na cały dzień. Dwa żywioły, dwie pasje dla młodych widzów i ich rodziców. Paweł Pochwała i Marcin Budynek zapraszają. Są miasta, które narodziły się pod szczęśliwą gwiazdą, takie jak Gdynia, która dzięki energii swoich mieszkańców stała się symbolem sukcesu i pomyślności. Miasto, którego rytm i życie określa woda, wielka woda. Przemysł, handel, kontakt ze światem, ale także turystyka, rekreacja i sport. Bo Gdynia to stolica polskiego żeglarstwa. Tutaj w basenie portowym imienia generała Zaruskiego zawsze się coś dzieje. Jachty pełnomorskie, które kończą albo zaczynają rejsy, ale także małe, regatowe łódki. Tutaj rodziły się żeglarskie kariery i nie ma w Polsce żeglarza, który przynajmniej raz nie schodziłby na wodę po slipie w Gdyni. A gośćmi dwóch żywiołów, dwóch pasji w Gdyni są najmłodsi żeglarze. Mikołaj Staniul, lat 14, tegoroczny brązowy medalista Mistrzostw Polski. Wiktor Kamiński, lat 14, reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy. Hania Dzik, lat 14, tegoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Polski. Michał Krasodomski, lat 11, reprezentant Polski na Mistrzostwa Europy. I Tytus Butowski, lat 13, ubiegłoroczny mistrz Europy, tegoroczny mistrz Polski. A to Optymist, łódka, na której żeglują. To właśnie jest Optymist. Najpopularniejsza łódka z żaglem dla dzieci i młodzieży do lat 15. Na całym świecie takich łódek pływa ponad 130 tysięcy. W Polsce prawie 500. To nie jest nowa konstrukcja. Optymista skonstruował Clark Mill, amerykański żeglarz i konstruktor w 1947 roku dla swoich dzieci. I zastosował kilka bardzo sprytnych rozwiązań. Po pierwsze, kształt żagla, żaglowanie rozprzowe. Dzięki temu maszt w Optymiście jest stosunkowo niewysoki. Jeżeli do tego dodamy szerokość łódki, ponad 1,15 m, to bardzo dużo w stosunku do długości, 2,30 m i płaskie dno, a także bardzo szeroki i długi miecz, to wszystko powoduje, że Optymist jest łódką bardzo stabilną. Mała, dzielna łódka dla najmłodszych żeglarzy. Ale zaraz, zaraz. Trzeba zacząć wszystko od początku. Dzisiaj przygotuję bardzo optymistyczne i energetyczne śniadanie. A to dlatego, że będę gościł się kadrę młodych żeglarzy, którzy pływają w klasie Optymista. Przygotuję dla nich na pierwsze śniadanie pancake'i. Użyję jogurtu, mąki gryczanej, mąka gryczana, czyli węglowodany złożone, samo zdrowie, do tego dwa jajka, czyli białko. Bez rózgi tego nie zrobię. Jogurt naturalny. Jeżeli jogurt, to wapń. Składniki praktycznie się połączyły. Teraz jeszcze jeden dodatek. Użyję do naszego ciasta na pancake'i serka kanapkowego. I dokładnie mieszamy. Ciasto jest gotowe. Powinno mieć konsystencję gęstej śmietany. Na patelnię wylewam odrobinę oleju rzepakowego i zaczynam smażyć małe należniczki, czyli amerykańskie pancake'i. Widownia podczas nagrywania programu? W Gdyni to możliwe. Ostatnie placki ląduję na desce i będę przelewał miodem. Czyli dokładamy do naszych zdrowych placuszków jeszcze cukry proste. Teraz orzech, czyli spora ilość magnezu i tłuszczy, ale zdrowych tłuszczy. Dodatkowy jogurt i świeże owoce sezonowe. Malina, borówka, jagoda, nektarynka. Śniadanie praktycznie gotowe, brakuje nam tylko jeszcze czekolady. Śniadanie gotowe. Długo czekaliście, ale warto było. Bardzo proszę. Smacznego! Żeglarze duzi i mali tak samo muszą dbać o sprzęt. Staranne taklowanie łódek to podstawa przed zejściem na wodę. Drugie śniadanie równie ważne jak pierwsze. Tym bardziej, że dzisiaj młodzież idzie na wodę. Będzie kosztowało to sporo wysiłku. Dlatego przygotuję na drugie śniadanie
pozytywne tortille. Do tego serek śmietankowy. I tym serkiem będę smarował tortille. Następnie dżem z czarnej porzeczki i konfitury. Konfitura z pomarańczy z imbirem, gruszki ulęgałki ze stewią i sokiem z owoców dzikiego bzu. Ale zaczynamy od smarowania naszej tortilli serkiem. Składamy końce i zawijamy. Czarna porzeczka. Takie tortille zabiorą dzieci na wodę. Dla Marcina podstawa to 5 posiłków dziennie z 2 śniadaniami. Drugie śniadanie za 3 godziny. Młodzi żeglarze apetyt mają cały czas. Wielkie kariery żeglarskie zaczynały się na takich małych łódkach. Na przykład kariera Mateusza Kusznierewicza, dwukrotnego medalisty olimpijskiego, który jako 9-letni chłopiec po raz pierwszy na Zalewie Zegrzyńskim próbował żeglowania właśnie na optymiście. Albo kariera Ellen MacArthur, genialnej angielskiej żeglarki, która samotnie, bez zawijania do portu w 2005 roku opłynęła kulę ziemską w 71 dni i 14 godzin. Absolutny rekord. Ona także zaczynała pływanie na optymiście. Kto wie, może wśród gości naszego programu są przyszli wielcy mistrzowie żeglarstwa. Kto to wie? Tytus to ubiegłoroczny mistrz Europy. Ma dopiero 13 lat, ale naprawdę można podziwiać, jak radzi sobie na wodzie. Cała grupa świetnie radzi sobie na wodzie, ale to najlepsi młodzi żeglarze w naszym kraju. Przyszli wielcy mistrzowie żeglarstwa. Uroki polskiego wybrzeża, na zatoce słońce, na brzegu deszcz. Dziś obiad w kambuzie. Czas na obiad. Na obiad przygotuję paluszki z dorsza, z filetów dorsza, panierowane w płatkach owsianych i w panierce sera emmentaler. Filety z dorsza potnę na paluszki. Przyprawię solą, pieprzem. Delikatnie obtoczę w mące. Następnie w serku topionym w serissimo emmentaler. Delikatnie rozmieszamy, żeby nabrało kremowej konsystencji. I obtaczamy mąka, ser i płatki. I powtarzamy czynność. Na potęgę rozgrzewam olej rzepakowy. Będę smażył moje paluszki z dorsza panierowane w płatkach owsianych i serze. Drodzy Państwo, na takim oto jachcie kapitan Cichocki opłynął kulę ziemską w 312 dni. Na takiej oto kuchence również gotował i smażył. Obsmażam moje paluszki po około 2-3 minuty z każdej strony. Paluchy rumienią się, piękny, złoty kolor. To, co się zawsze podobało w kuchniach kambuzowych, to funkcjonalność urządzeń. Jest nawet piekarnik, czyli można spokojnie upiec ciasto. Paluszki z dorsza gotowe, teraz czas na frytki. Frytki z marchewki, smażone ze skórką pomarańczową i sokiem z pomarańczy z dodatkiem miodu i orzechów. Jeżeli nie macie orzechów, możecie użyć migdałów. Jeżeli nie lubimy zbyt twardych warzyw, aczkolwiek powinno się jeść twarde warzywa, możemy taką marchewkę zblanszować, czyli obgotować w wodzie osolonej około 3 minut. Marchewka pokrojona. Potrzebuję teraz skórkę z pomarańczy. Pamiętajmy, żeby cytrusy sparzyć pod gorącą wodą. Przygotuję sobie skórkę. Tyle skórki wystarczy. Jeszcze tylko orzechy. Wszystkie produkty, które potrzebuję do frytek, mam gotowe. Zabieram się za smażenie. Olej rozgrzany, wrzucamy marchew. Dodajemy miód. Skórkę z pomarańczy. Miód się pięknie karmelizuje. Będzie słodycz. I delikatna kwaskowość z pomarańczy. Odrobina soli. Sok z pomarańczy.
i na koniec orzechy. Nasze frytki z marchewki smażymy około 6-7 minut i podajemy z paluszkami z dorsza. Regaty najmłodszych żeglarzy. Optymist to najpopularniejsza klasa żeglarska w Polsce. No tak, jestem w żeglarskim raju. Dookoła mnie ponad 200 optymistów. Młode żeglarki i młodzi żeglarze pływają. Cieszą się sportem, cieszą się wodą, wiatrem, słońcem. I to jest właśnie duch żeglarstwa. Mam nadzieję, że pasja do żeglowania zostanie w nich na zawsze. Żeglarstwo jest wspaniałym sportem. Uczy samodzielności. Każdy na tej małej łódeczce klasy Optymist jest kapitanem, załogantem, kukiem i majtkiem pokładowym. Czasami bywa i tak, że w wyniku wywrotki łódka nabiera wody, ale po to młodzi żeglarze mają czerpaki, aby szybko tę wodę z łódki wybrać. Zdarzają się jednak trudne chwile, ale żeglarze żeglarzom zawsze pomogą. Frytki z marchewy lądują na talerzu, wśród paluszków z dorsza, orzechy i kawałki pomarańczy do dekoracji. Paluszki z dorsza, frytki z marchewki i miodu, gotowe. Małe łódki, najmłodsi żeglarze. Przyszli mistrzowie polskiego sportu? Kto wie, ale są na najlepszej drodze. Nareszcie! Czuję, że nareszcie. Wiktor, proszę. Taki zaszczyt przed marchewki, można też owocki. Żeglowanie naszych dzieci to fantastyczna sprawa. Sport, który rozwija, kształtuje charaktery, poznawanie świata, poznawanie innych ludzi, innych kultur. A ja muszę dodać, co jest ważne dla rodziców, przy tym wspaniale się uczą i to jest chyba najważniejsze. Łączą swoją pasję z nauką i z tego jesteśmy chyba najbardziej zadowoleni. Niejednokrotnie spotykamy się czasem z zarzutem, że to żeglarstwo naszych dzieci zabiera im w jakiś sposób dzieciństwo. Naszym zdaniem jest to zupełna bzdura i nieporozumienie. Takie jest po prostu ich dzieciństwo. Oni to kochają, to jest ich pasja, to jest ich żywioł. Smakowało? Yeah! Tak, najbardziej. Marchewka jest bez nami.